Osobiście uwielbiam słodycze, ale wiem też, że są niezdrowe i lepiej jest ich unikać. Dlatego pokażę Wam alternatywę, jak zrobić pyszny i zdrowy deser. Oglądajcie! Na początku do miski ucieram jabłko. Następnie dodaję do niego garść migdałów, 2 łyżki płatków owsianych, 2 łyżki sezamu, 2 łyżki łuskanego słonecznika, 2 łyżki pestek z dyni oraz garść mieszanki bakaliowej. Całość posypuję cynamonem i mieszam. Następnie dodaję 2 łyżki miodu i ponownie mieszam. Całość wkładam do rozgrzanego piekarnika do 150 stopni na około pół godziny. W międzyczasie do ugotowanej kaszy jaglanej dodaję 2 łyżki miodu, po czym mieszam i odstawiam do wystygnięcia. Kiedy całość się studzi, ja zajmę się przygotowaniem naszej słodkiej masy. Do 200 g banana dodaję 80 g obranego awokado i 20 g kakao, po czym całość blenduję. Teraz w szklance nakładam na zmianę kaszę, krem czekoladowy oraz jogurt grecki. Całość dekoruję posypką i gotowe. Tak przygotowany deser możecie pałaszować bez wyrzutów sumienia, że będzie tuczący czy niezdrowy. Smacznego!